Pisałeś tarni? To wadliwe mocowanie resoru. Tu jest połamany. Z lewej, z prawej znaczy się i z lewej strony w tym samym miejscu. Połączone siły policji i inspekcji transportu drogowego z Wałbrzycha nie wypatrzyły wprawdzie złotego pociągu, ale dla nich to niemal złoty strzał. Laweta, która jest w takim stanie, że sama powinna jeździć na lawecie. Będziemy jechać za panem. Dobrze. Przeprowadzimy kontrolę stanu technicznego pojazdu. Mamy mobilną stację diagnostyczną. Dobra. Tam wjechać. Okej, już. Tam będą dalej mówić, co trzeba zrobić. Dobrze. Dobra. Oko inspektora od razu widzi, że auto w konfrontacji z mobilną stacją diagnostyczną nie ma zbyt wielkich szans. Jak się później okaże, ta droga będzie ostatnią, jaką ten samochód przejedzie o własnych siłach. Potem trafi na złom. A co pan wozi tym? Trochę drzewa, teraz... Trochę drzewa, trochę samochodów, bo... Nie, samochody nie są. Pojazdy ma. Tak, ale to kupili taką, wie pan. Samochodów żadnych, mówię panu szczerze, żadnych. Nie, dobrze. Dobrze, ja panu wierzę. Przecież trzeba mnie wierzyć. Antenka to panu... To się to... Aha, sorry. Żeby nie działa. Dziury tam ma pan, widzi pan? No. Każdą oponę ma pan inną. Dobrze, są tylko cztery. Tak, muszę się rozejrzeć. Proszę bardzo. Czy panu tu wszystko działa? No tak, wie pan, licznik działa, szybkością nie działa. Ta? No, sygnał dźwiękowy? Ale 180 pójdzie? Nie, ty ile? No nie, to ma na liczniku. Liczba usterek wykryta jeszcze przed wjazdem na stację jest tak duża, że inspektor nie jest w stanie ich wszystkich zapamiętać. Nie, no i... Idę kartkę, bo już zapomniałem połowę. Drogowe, czyli długie, proszę włączyć. A to nie wie pan, jak się włącza światło drogowe? Niech pan jeszcze raz spróbuje, no. No i puści ręką, no i się znowu nie świeci. To są takie ostrzegawcze światła. No to ale jakby się coś działo, to jakby pan chciał ugasić cokolwiek? Jak pan nie wie, czy ma pan gaśnica, a jeśli jest, to nawet nie wiadomo gdzie. Ktoś podprowadził może? Nie, no raczej by nie ukradł. Na polu, wie pan, to bywa. Ale była tu gaśnica, bo było, nie? Legalizację przeprowadzana była. Co pan powie? Dodatkowo legalizowana była? No to... O, ale na to... Chwilę nie ma, no i co poradzimy? Apteczka? Nie wiem, czy tam jest, wie pan. No ja też nie wiem. Po wjechaniu na stację jest tylko gorzej. Nic u góry? Tam ci świecę, masz wahacz górny, jest ruch. A tutaj na dole, jak zobaczysz, widzisz, jak wyskakuje z amortyzatora? Nieszczelniacz na wale poszedł. Nieszczelny układ wydechowy. Tam albo nie ma okładzin w ogóle z tej strony na klockach, albo w ogóle nie ma klocków. Cała tarcza jest zardzewiała od wewnętrznej strony, czyli nic nie trze. Tak, nie, o to. Pisałeś tarni? To wadliwe mocowanie resoru. Tu jest połamany. Z lewej, z prawej znaczy się i z lewej strony w tym samym miejscu. No złomowanie już, to już nie naprawią tego. No ramę pan ma popękaną. I powyżej resora jeszcze. I poprzeczki, co idą pod ramą, te wzmocnienia też są całe przegnite i połamane. Samochód ma nawet problemy, by wyjechać ze stacji o własnych siłach. Czego pchniemy, bo przecież nie wyjedzie. Grzesiek, trzeba było od razu go wypchać. No trzeba było poprosić. Inspektorzy wpisują teraz wszystko do protokołu kontroli. Koła były sprawne? No koła były, ale opony nie. Opony już nie, tak? Zawieszenie też nie. Ale układ, ale, bo tutaj mocowania akumulatora tam nie ma. Ty, no bo tak jest przesady. Też niczego nie jest pewnego. No nie, no właśnie nic. Jednak ostatecznie udaje się znaleźć jeden z kilkudziesięciu punktów, który można zaliczyć. Czy paliwa był? Paliwa nie, ani oleju też nie. O dziwo. Za jazdę samochodem w takim stanie kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Do jego konta będą też dopisane 2 punkty karne. Na miejscu pojawia się też szef kierowcy, który mówi, że auto prosto z miejsca kontroli trafi na złom. I tak samochód odjeżdża na zasłużony odpoczynek. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.